Witam kochani na moim kanale poświęconemu fizyce. Dziś powiemy sobie co nieco na temat szczególnej teorii względności Einsteina. Na warsztat weźmiemy jedno z zagadnień, które dotyczy tej teorii. Chodzi mianowicie o skrócenie poruszającego się obiektu. Jest to zjawisko zwane skróceniem Lorentza. Zanim zaczniemy je omawiać, musimy dwie rzeczy sobie założyć z góry. Mianowicie zakładamy, że prędkość światła oznaczone literą C jest wartością stałą i nieprzekraczalną. Było wiele doświadczeń naukowych, które to potwierdziło. Drugie założenie jest takie, że w obiektach, układach poruszających się czas zwalnia. Że tak jest, możecie się dowiedzieć z innych filmików omawiających dyletację czasu. A teraz do meritum. Na ekranie mamy układ współrzędnych oznaczony fioletową literką U. Jest to układ nieruchomy w stosunku do poruszającego się obiektu. Pozioma oś układu oznaczona jest jako X. Według tej osi mierzona będzie długość obiektu i przebyta droga. Pionowa oś oznaczona jest jako C razy T. Równie dobrze można by pionową oś oznaczyć samą literą T. Litera T oznacza czas mierzony i obowiązujący w układzie U. Literę C mnożymy przez T, aby zachować przestrzenny charakter całego układu współrzędnych. Wiążemy w ten sposób czas z przestrzenią. Teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację. Z punktu zerowego układu, którym jest punkt przecięcia dwóch osi, wyrusza z prędkością bliską światła obiekt. Może go nazwać promem kosmicznym lub żartobliwie wagonem lub pudłem kosmicznym, bo taki ma kształt na naszym rysunku, lub po prostu obiektem. Obiekt ten porusza się wzdłuż osi X. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że obserwator w układzie U chce zmierzyć przebytą przez obiekt drogę równą długości samego obiektu. Na rysunku długość obiektu to odcinek AC, a drogę, którą obserwator chce zmierzyć, to odcinek CE. Czyli odcinek AC równa się CE, bo jak już przed chwilą mówiłem, obserwator chce zmierzyć drogę obiektu równą długości samego obiektu. Obserwator zawczasu wylicza sobie, że droga ta wyniesie C razy T, gdzie C to prędkość światła, a zarazem prędkość naszego obiektu, a T to czas mierzony w układzie U, potrzebny do przebycia zaplanowanej przez obserwatora drogi. Jednakże po upływie czasu T, ku zdziwieniu obserwatora, obiekt nie przebył drogę równą odcinkowi CE, lecz drogę krótszą, równą odcinkowi CD. Przyczyną tego jest spowolnienie czasu w układzie U1, który powstał przy obiekcie wskutek jego ruchu. Mniej czasu pomnożone przez tą samą niezmienną prędkość światła daje w rezultacie krótszą drogę w stosunku do wyliczenia drogi przez obserwatora w układzie U posługującym się czasem T, a nie T1. Ale zaraz. Przecież zgodnie z teorią względności wszystkie układy są równoważne. Żadnego nie można wyróżniać. Oznaczałoby to, że zarówno wyliczenie drogi z perspektywy układu U, jak i U1 muszą być prawdziwe. Ale jak pogodzić dwa różne wyliczenia, które przynajmniej z pozoru dają dwa różne wyniki? Ten z pozoru paradoks da się jednak wyjaśnić, jeżeli założymy, że obserwator w układzie U zobaczy coś, czego byśmy się nie spodziewali. Mianowicie, że zobaczy skrócenie obiektu. Na rysunku obiekt w momencie startu miałby długość AC, a podczas ruchu AB. Skrócenie obiektu powoduje, że jego koniec, oznaczony jako B, przebędzie dłuższą drogę, niż gdyby nie było skrócenia. Na rysunku widać wyraźnie, że odcinek BD jest dłuższy niż CD. Możliwe więc jest wówczas również to, że droga skróconego obiektu, czyli BD, będzie równa długości samego obiektu, czyli odcinkowi AB,
Równocześnie AB równe BD może być równe wtedy odcinkowi CE. Wówczas wyliczenie drogi z perspektywy układu U miałoby taki sens, że wprawdzie obiekt nie przebyłby dosłownie drogi z punktu C do punktu E, ale przebyłby drogę równą odcinkowi CE, przemieszczając się z punktu B do punktu D. Uff, trochę to skomplikowane. Jak coś zrobię, jeszcze jeden filmik na ten temat, bardziej szczegółowy i zobrazowany. A na tą chwilę żegnam Was i pozdrawiam. Piszcie komentarze. Cześć.